Piątek z błogosławioną Marią Karłowską. O dwóch marnotrawcach ciąg dalszy. Cóż jednak robi z tymi bogactwami, które otrzymał od Ojca, opuszczając niebo? Jak roztrwoni to wszystko dla nieszczęsnego marnotrawcy, który bez niego nigdy by nie miał siły powstać? A jeszcze, co więcej kosztuje, uniżyć się, upokorzyć i zawołać: Ojcze, zgrzeszyłem. Ale cóż ten boski marnotrawca mówi do nieszczęśliwego brata swego? Ja także jestem głodny. Umieram tutaj z głodu. Głodny jestem duszy Twojej, Twego zbawienia, Twego szczęścia. I wspomaga go, ożywia, leczy. Na ramionach swoich nosi jak zdobycz miłości i sam go ojcu przedstawia. I matce także. Bo jest matka. Chciał tak Bóg, aby dzieci jego nie były pozbawione ani ojca, ani matki w niebie, do której by się garnąć mogły, gdy ojca pogniewają. I jaka to matka, jaka czuła, jaka miłosierna. Nigdy jej się dzieci nie uprzykrzą, nie znudzą. Im więcej się do niej udawać będą w każdej potrzebie, tym dla niej milsze. Zawsze gotowa przebłagać ojca, słusznie obrażanego tylu popełnionymi grzechami. Łączy się z synem swoim w prośbach za grzeszącymi i grzesznikami, aby im otrzymać nawrócenie, przebaczenie. Jakżeby on odmówić mógł takiej matce, takiemu synowi? Gdy za nas poświęcił syna, tym samym zobowiązał się wysłuchać wszystkich próśb jego. Ten ojciec, nad którego na ziemi równego nie ma, bo jest dobry i jest dobrocią samą. Bóg zawsze gotowy przebaczać i ulitować się.